Ujazd. Niewielka miejscowość w gminie Iwanicka w województwie tarnobrzeskim, na zachód od drogi krajowej Kielce-Rzeszów, znana z zabytku unikalnego w swojej klasie, ruin zamku Krzysztopór. Zamek w ujeździe, budowany w latach 1629 do roku 1641, był jednym z największych przedsięwzięć budowlanych w nowych czasach w Polsce. Budowany był, został on w stylu palazzem forteca i łączył w sobie trzy części. Rezydencji obronnej, patrum przestronnego i przepięknie wyposażonego pałacu oraz założenia parkowego, które było przed samym zamkiem. Jego budowniczy i fundator Krzysztof Ossoliński włożył nań niesamowitą fortunę na owe czasy, którą wcześniej zarobił m.in. na handlu bronią i na zaopatrywaniu armii w okresie wojny ze Szwecją. Krzysztof Ossoliński, budując ten zamek, miał na myśli własny ród i własne znaczenie. Zamek ten miał świadczyć o jego potędze, znaczeniu i splendorze, który otaczał jego, jak i jego przodków. Charakterystyczne jest również jednak to, że widać można dojrzeć tutaj można pewne elementy rywalizacji z własnym bratem, słynnym Jerzym Ossolińskim, kanclerzem Wielkim Korony, który w swoich rodowych włościach, tych, które były siedzibą Toporczyków, czyli Ossolinie, wbudował i nowy pałac przepiękny, który również najprawdopodobniej wybudowany został przez Bożyńca Senesa, tak jak ujazd. Tutaj właśnie widać tą dbałość o własny ród i tą rywalizację między obu dwoma jakże znanymi wtedy i bogatymi braci. Zamek w ujeździe został wybudowany w czasach, kiedy Rzeczpospolita była państwem liczącym się na arenie europejskiej. Jednak czasy świetności wkrótce miały się skończyć. Stało się to za sprawą Szwedów. Początek nieszczęśliwego dla zamku okresu rozpoczął się w roku 1655, w październiku. Generał Douglas wraz z prawdopodobnie licznym oddziałem zajął zamek. Zamek został wtedy gruntownie zrujnowany i zniszczony. Wojska szwedzkie działały w ten sposób, że oprócz tego, że wyniosły wszystkie obrazy, archiwalia, całą bibliotekę, w której wiadomo, że znajdowały się na przykład zakazane książki heretyckie, zabrały również ze sobą całe wyposażenie zamku, czyli zarówno wszystkie marmurowe okucia, chodziło tutaj na przykład o okucia, o klamki, inne nagrobki i temu podobne. Zabrały ze sobą również posadzki oraz całe wyposażenie zamku, łącznie z oknami. Walka na Kiszczy i Tasach. Turniej rycerski o szablę Krzysztofa Balduina Ossolińskiego to jest pomysł, który spróbowaliśmy w ubiegłym roku w mniejszej liczbie chorągwi zrealizować, bowiem były to dla nas doświadczenia organizacyjne. Mówiąc dla nas, mam na myśli także chorągiew rycerstwa ziemi sandomierskiej, oczywiście Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, no i przy tegorocznych organizacji nie mogło zabraknąć gospodarzy. Mam tu na uwadze samorząd gminy Iwaniska. Come on.
szczegółów. To była walka z XV wieku. Moja zbroja o tym mówi, to jest zbroja gotycka. Niepełna, ale fragmenty zbroi gotyckiej. Jest to walka rycerza chrześcijańskiego, hrabiego, z szachem, czyli z Saracenem, z muzułmaninem. Walka bardzo poważna, ponieważ pojedynek tutaj się toczył o władzę nad Sewillą. Ustaliliśmy, że miasto Sewilla i całe księstwo przypadnie temu, kto zwycięży w pojedynku. Bóg, to był rodzaj sądu Bożego takiego. Bóg zasądził, że tym razem to niewierny dostał Sewillę. Zresztą w podobny sposób zostało właśnie w Hiszpanii. Dlatego Hiszpania została chrześcijańskim krajem ze względu na wygrany pojedynek. Właśnie w ten sposób była ustalona w Hiszpanii religia. Było wystawionych dwóch rycerzy. Jeden reprezentuje wiarę muzułmańską, drugi chrześcijańską. Chrześcijanin wygrał. I to zadecydowało o tym, że władcy Hiszpanii wtedy przyjęli wiarę katolicką. Ja 4,5 roku już walczę i trenuję i zbieram sprzęt od tego czasu już. Taka pełna zbroja płytowa to kosztuje około 100 milionów złotych. Pełna. Natomiast wymaga dużo czasu z tego powodu, że my przede wszystkim, żeby zrobić takie rękawice, trzeba najpierw dobrych parę książek przeczytać, pojechać do kilku muzeów, zobaczyć prawdziwe eksponaty i później sobie to zamówić u dobrego płatnerza. Podobnie jest z każdym elementem stroju, z tymi realiami historycznymi. Jakbyśmy się nie uczyli historii, nie czytali książek, to nigdy byśmy nie wpadli na pomysł zrobienia pojedynku o Sewillę. Pierwszy turniej ogólnopolski i będziemy się starać docelowo, żeby to był turniej o charakterze XVII-wiecznym. Już teraz były tego takie widoczne akcenty, elementy. Proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy tego turnieju to głównie są ubrani tak, szlachta XVII-wieczna. Główną bronią tutaj, którą walczą, to jest rapier, to jest szabla polska, to jest szpada. A więc staramy się, żeby właśnie ta impreza miała taki charakter, imprezy XVII-wiecznej. Towarzyszy temu muzyka i taniec również z tej epoki. Także to jest taka specyficzna cecha turnieju właśnie na Zamku Krzysztofur w Ujeździe. Ten rapier, którego oni używają, jest trochę dłuższy od tych, które widzieliśmy w poprzednich pojedynkach. Technika walki też się troszeczkę różni, jest bardziej oparta na pchnięciach niż na cięciach. Na przykład płuco. Bardzo. Prezentujemy rapier z okresu przełom XVI-XVII wiek i XVII wiek, no i szpadę dworską z okresu końca XVII wieku. To ta walka, z którą walczyłem ze swoją koleżanką.
Co to za epoka jest? To jest epoka największego rozwoju szermierki na broń białą, gdzie mamy maksymalny chyba już przekrój broni białej, gdzie szkoła, sztuka szermierki jako takiej urasta do rangi prawdziwej sztuki przez duże S i rzeczywiście ludzie poświęcają całe życie temu. Pojawiają się mistrzowie, są szkoły włoskie, hiszpańskie, później francuskie. Jest bardzo dużo literatury, z tym, że niestety obcojęzycznej na ten temat, więc właściwie duża część z tych walk, większość, jest może nie na podstawie dokładnie traktatów XVI-XVII-wiecznych, ale jest z inspiracji tymi traktatami, powiedzmy na podstawie wskazówek, które ciągniemy z tych traktatów. Walczycie panowie bez zabezpieczenia. Ile treningu to wymaga? No trenujemy 3 razy w tygodniu, łącznie 7 godzin tygodniowo. No i tak mniej więcej to wygląda. Daje to gwarancję bezpieczeństwa? Tak, właściwie tak. To znaczy, powiedzmy, my się zajmujemy może nie tyle szermierką historyczną, która powiedzmy wymaga walki na ostrą broń. Jest to ewidentnie pokazowa dziedzina, ale również stosujemy drugi nurt, taki powiedzmy pseudo sportowy, w którym walczymy normalnie w maskach szermierczych, współczesnej szermierki, tylko bronią znacznie obciążoną i drewnianą po to, żeby się trafiać. Walczymy po prostu dla własnej wtedy przyjemności. To może nie jest tak efektowne jak to, ale to na pewno daje nam prawdopodobieństwo, ponieważ my wychodzimy z założenia, że jeżeli ktoś umie trafić, to u mnie nie trafi. W związku z tym po prostu dlatego to zapewnia pewnego rodzaju bezpieczeństwo. To jest czyste hobby. Wiadomo, procent ryzyka istnieje. Czy liczbowo nie jestem w stanie podać, jaki to jest procent. W jednych walkach jest większy, w drugich mniejszy. Wieki średnie nie oferowały wielu rozrywek, poza polowaniem, ucztą i od czasu do czasu świętami kościelnymi. Wobec tego ludzie bardziej spragnieni kultury organizowali sobie inne rozrywki. Jedną z takich rozrywek było ubieganie się o łaski dam serca. Miało ono formę gry towarzyskiej. Niestety niektóre z dam prowokowały smutno kończące się starcia i pojedynki. Paru kilogramach żelazka jest dosyć uciążliwa, także oni już po niedługim czasie, chociaż nie są znowu szłapeuszami, tracą ogromne ilości energii. To była walka w sumie między nami, partnerem moim, na ciężką broń, a była sprowokowana przez damy po prostu, czyli przez kobiety. No niestety większość działań wojennych, czy też działań między mężczyznami jest po prostu powodem kobiet. To był sport w średniowieczu. Rycerze bardzo rzadko ginęli w takich walkach i to była dla nich zabawa, a nie walka na śmierć i życie. Ta zbroja chroni przed większością ciosów i on musiałby bardzo długo mnie uderzać, żeby mnie zabić, kiedy ja leżę już na ziemi, nie mogę się podnieść. Ewentualnie użyć mizerykordii i wsadzić mi cios w odsłonięte części. W pachwinę, w pachę albo w szyję. Ale pana tarcza jest w nie najlepszym stanie. To jest... Ta tarcza już przeżyła dużo takich. Niestety jestem za leniwy i na razie nie mam czasu, żeby sobie zrobić nową. Także posługuję się taką. Nie boi się pan, że nie wytrzyma kiedyś? No cóż, mam jeszcze metalową rękę pod spodem, która być może wtedy wytrzyma. W czasie, kiedy rycerze oddawali się rozkoszom walki, niewiasty, nie będące akurat damami serc, miały inne rozrywki.
tańc irlandzki. Zresztą jeden i drugi to był reel. Po prostu reele są generalnie tańcem tańczonym. Jakie one są tutaj? Na 8. Akurat my je sobie numerujemy, żeby było wygodnie, ale to są wszystkie wszystko tańce należące do grupy reeli. W Warszawie przy Domu Kultury Ochoty jest właśnie taka sekcja zespół tańców celtyckich Fanage i tam się uczymy i szkockich, i irlandzkich, ogólnie celtyckich tańców. Niewątpliwą atrakcją turnieju stanowiły obok pojedynków indywidualnych walki grupowe rycerzy. W roli faworyta wystąpił Szymon Okrutny. Szymon Okrutny, no właśnie demonstruje, dlaczego ma taki pseudonim. Szymon Okrutny, bo tak, no on taki jest właśnie. Wszystkich wyciął, jeszcze mu mało. Przyjechało 12 bractw rycerskich z całej Polski. Łącznie w turnieju bierze udział około 130 rycerzy. To jest już dość duży turniej, to jest jeden z większych turniejów w Polsce. I myślę, że to jest jeden z takich ważnych sukcesów organizacyjnych, że tyle rycerstwo tu przyjechało. To jest dowód na to, że to miejsce przyciąga i będzie przyciągać w dalszym ciągu polskie rycerstwo, bo to jest sceneria zupełnie niepowtarzalna. Takiego zamku jak ten, o podobnym takim klimacie, nastroju, o takiej urodzie nie ma w Polsce rzeczywiście, więc to jest legendarna już rzecz, mianowicie ten świetny zamek Krzysztofa Wiezie dla polskiego rycerstwa. Bractwa rycerskie w Polsce rozwijają się bardzo dynamicznie. O ile jeszcze kilka lat temu to było 8, 9, 10 bractw rycerskich, które zajmowały się właśnie tego typu imprezami. Natomiast w tej chwili mamy już oficjalnie zarejestrowanych w kapitule rycerstwa polskiego, czyli w takim sejmiku jakby rycerstwa polskiego, mamy już zarejestrowanych około 70 bractw rycerskich. Łącznie szacujemy, że liczba zbrojnych rycerzy pod bronią jest w tej chwili w Polsce około 2000. Więc to już jest duża liczba. No i wygląda na to, że następne imprezy rycerskie w kolejnych latach to będą imprezy już z udziałem nawet kilkuset wykonawców. To będą gigantyczne imprezy. Podsumowaniem turnieju było wręczenie nagród. Najlepsi uczestnicy uhonorowani zostali symbolicznymi sakiewkami i pierścieniami. Szabla Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego przypadła Lidze Baronów z Warszawy. Maciej Begliński, Tomasz Mejch odbierają szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego. Główną nagrodę w turnieju ufundowaną przez firmę Pudomont, której prezes pan Józef Kopeć wręcza tą nagrodę. Dziękuję bardzo. Największą atrakcją turnieju i nawiązaniem do wydarzeń historycznych było widowisko plenerowe szturm zamku Krzysztofur przez wojska szwedzkie.
To, co przed chwilą Państwo widzieli, to jest ta zapowiedź, że w latach następnych turnieje rycerskie znajdą już stale swoje miejsce w przepięknych ruinach zamku Krzysztofów w Ujeździe.